Wirus grypy B może wywołać takie same objawy jak wirus grypy typu A, nie ma tylko potencjału pandemicznego, czyli wywołuje epidemię, a pandemii nie. Do tej pory uważaliśmy, że on słabo mutuje, ale podzielił się na dwie linie. Jedna nazywa się Wiktoria, druga Yamagata. I w tym problem, że raz krąży jedna linia, raz druga i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, która i kiedy się pojawi. A żeby nam zrobić jeszcze większego psikusa, obecnie krążą obie linie, wywołując zakażenia. Jeżeli chodzi o wirusa grypy typu B, atakuje nie wiadomo dlaczego, częściej niż wirus grypy A, dzieci, młodzież i osoby w wieku podeszłym, dając epidemię przede wszystkim w domach opieki. Badania w Stanach Zjednoczonych wykazały, że wirus grypy typu B odpowiadał tam aż za 44% zgonów spowodowanych wirusem grypy typu B. Od tego sezonu 2017-2018 w Polsce pojawia się nowa szczepionka, która jest szczepionką czterowalentną, zawiera cztery materiały antygenowe, dwóch wirusów grypy typu A i dwóch wirusów grypy typu B. Uznajemy to za ochronę lepszą, myślę, że skuteczniejszą i generalnie jako ogólnopolski program zwalczania grypy traktujemy szczepionkę czterowalentną jako nowy standard ochrony przeciw grypie. Gdy przychodzi jesień, to jest to właściwy czas, by podjąć szczepienia. Szczyt zachorowań na grypę przypada co prawda w okresie stycznia, lutego i obejmuje marzec, więc ten szczyt zachorowań jest nieco przesunięty w stosunku do jesieni, ale warto pamiętać o tym, że na grypę można zachorować o każdej porze roku. Nawet latem dochodzi do zakażeń i fatalnych następstw grypy. Warto teraz myśleć i się szczepić, ale jeśli tego nie zrobimy wczesną jesienią, to robimy to wtedy, kiedy tylko możemy to zrobić. Powikłania grypy są często bardzo dramatyczne i groźne. Zależą od wieku. U dzieci najczęściej jest to zapalenie ucha środkowego, które może doprowadzić do nawet pogorszenia słuchu. Są to zapalenia płuc, często z nadkażenia bakteryjnego. Bywa, że grypa jest przyczyną niepowodzeń ciążowych, ale młodzi ludzie często zapominają, że wirus grypy odpowiada za zapalenie mięśnia serca, choroby bardzo poważnej i stanowiącej często przyczynę hospitalizacji i kwalifikacji do przeszczepu serca. Osoby, które mają pewne problemy zdrowotne, a więc choroby układu krążenia, oddechowego, są po przeszczepach. Grypa szalenie zaburza ich stan zdrowia, prowadząc do zaostrzenia choroby podstawowej, a nawet odrzucenia przeszczepu.